Nazywam się Maciej Barczak. Jestem psychologiem, jestem też tatą. Pracując na co dzień z młodzieżą zauważam, że początek nowego roku szkolnego może być dobrze wspominany, ale szkoła ze swoją presją, naciskiem, często oczekiwaniami ze strony czy to nauczycieli, czy to rówieśników, może być też miejscem, które potęguje lub w którym rozpoczynają się trudności psychiczne. Dodatkowo w całej tej szkolnej przygodzie mamy okres 14-19 lat, czyli okres bycia nastolatkiem w pełnym rozkwicie, a co za tym idzie, dużych zmian i w psychice, i w fizjologii. I to również może niekorzystnie wpływać na poczucie własnej wartości czy ogólny dobrostan psychiczny. Jakby tego było mało, dzisiejsza młodzież żyje w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, w której wychowywaliśmy się my, ich rodzice. Przeżyli epidemię COVID. Za wschodnią granicą jest teraz wojna. Ich życie prywatne, a i też zawodowe, czy szkolne, przeniosło się w dużej mierze do sieci, co ma swoje dobre strony, ale ma też te złe, związane z cyberprzemocą czy cyberbullyingiem. Dlatego zachęcam serdecznie do tego, żeby z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zadbać o dobrostan psychiczny swoich dzieci. I można to zrobić zapisując się na bezpłatne, online'owe warsztaty Zadbajmy o zdrowie psychiczne warszawskich uczniów, Realizowane z budżetu obywatelskiego. Liczba miejsc na nie jest ograniczona, dlatego zachęcam, żeby w miarę szybko wejść na stronę warszawa.munka.pl i zapisać siebie i dziecko na warsztaty.